Vincenzo Nibali, a podpis składa już za chwileczkę w koszulce Lotto najaktywniejszego kolarza Adrian Kurek, za nim Alan Banaszek, Maciek Paterski. Vincenzo Nibali, to jest chwila dla fotoreporterów. Zwycięzca trzech wielkich torów. Come stai, Vincenzo? Ja passam sobie nie. Oggi una tappa molto importante, quindi. Te gusta Polonia? E mi gusta, questa non è la prima volta, quindi vediamo. Te molesta calor? Un poco sì, però non viene. Zapytałem, czy to gorąco mu nie przeszkadza. Może troszeczkę, ale jest okej. Pochito. Vincenzo Nibali! Przywitajcie go wielkimi brawami. A gdzie jest Adrian Kurek? Adrian, zapraszam. To jeszcze tylko na słówko zaproszę Adriana Kurka, bo my już musimy uciekać na start. Witamy wszystkich zawodników. Adrian Kurek na środek. Najaktywniejszy kolarz. Ile punktów wczoraj nazbierałeś? 9. 9, to jak na jeden etap, to wszystkie trzy premie były twoje. Zgadza się. Dzisiaj są kolejne trzy premie Lotto. Rozumiem, że będziesz starał się utrzymać tę koszulkę. Zdecydowanie. A zatem możemy dzisiaj liczyć na Adriana Kurka, tegoroczny mistrz Polski z Gdyni. Chcę sobie sprawdzić po okolicy. Adrian, trzymamy kciuki. Adrian Kurek! Team Sky nadciąga. Team Sky, Demi Van Poppel, Holender, w żółtej koszulce lidera klasyfikacji generalnej, no i już go widzę. Wobec niego Michał Hałaś. Demi Van Poppel, Bopion Girls, Quickstep Lorsot, Haczony, podpisany. I Ulur Zakarin za momencik na scenie. A z numerem 17 Petr Bakos, Czech, który ma na koncie wygrane etapy wyścigu Tour de Pologne teraz. I Ulur Zakarin. Pozdrawiamy, no i jest już Demi Van Poppel, żółta koszulka, kamiseta Amaria, yellow jersey, koszulka lidera klasyfikacji generalnej Carrefour. Łukasz Wiśniowski będzie wprowadzał lidera swojego teamu, Demi Van Poppel. Cały Team Sky z Michałem Gołaszem również. Zapraszam panowie do wspólnego zdjęcia z liderem klasyfikacji generalnej. Zapraszam dziennikarzy, bo to jest jedyny taki moment, żeby cały team zebrać w komplecie. A może bez jednego z zawodników. Walter Poels, on będzie dzisiaj walczył. Team Sky i lider klasyfikacji generalnej Carrefour, Demi Van Poppel. Team Sky również Ian Boswell, Salvatore Puccio, Michał Gołasz, Walt Poels, Diego Rosa i Michał Wiśniowski. Oto Team Sky na starcie w Jaworznie. Michał mówi, dzisiaj dać radę, na razie jest dobrze. Team Sky z liderem klasyfikacji generalnej, Demi Van Poppel. Koszulki FDŻ, koszulki Cannondale Drapak, Movistar, Katiusza Alpecin i Team Sunweb. Gorąco, upalnie, ale takie jest kolarstwo, taki jest ten sport. Nie możemy się schować pod dachem klimatyzowanego stadionu. 161 km dziś do pokonania z Jaworzna do Szczyrku. Już za chwilę spotkamy się w strefie startu. FDŻ. Marc Fournier, Daniel Horga, teraz AZDZ La Mondial. Nico Denz. Do samego końca kolarze będą do nas dojeżdżać. Te klasyczne rondy, Robert Dupont, François Bigard, Johannes Frolinger, Nico Kelderman, Christophe Riblon,
Z numerem 87 podpis składa Maksymilian Walszajk. Wczoraj był trzeci na etapie. 8-4 to Leonard Kamna. No a my, panie i panowie, powoli będziemy się przemieszczać w kierunku bramy startowej. No do startu pozostało jeszcze 7 minut. Sprawdzamy listy, ilu podpisów nam brakuje. Większość mamy. Idą tam, robią zdjęcie. Kolarze jeszcze w strefie cienia. Domenico Pozzovivo teraz zmierza na scenę. No ale już za kilka minut z tego cienia trzeba będzie wyjść, bo jest godzina 14:53. Idziemy w stronę startu. Kilka minut pozostało do wypuszczenia zawodników na trasę trzeciego etapu 74. Tour de Pologne UCI World Tour, wyścigu należącego do kolarskiej Ligi Mistrzów. Dzień dobry wszystkim, jesteśmy na starcie trzeciego etapu 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Jesteśmy w Jaworznie, w pierwszym rzędzie Peter Sagan, Danny Van Poppel, Adrian Kurek i Martin Kaiser, najlepszy góral. Pięć minut do startu, 5 minutes to start. 5 minut za la partida. 5 minut do startu pozostało. Jesteśmy w Jaworznie, mieście, które ma niesamowitych mieszkańców z niesamowitą energią. Kochani, pokażcie, że tu jesteście. Jaworzno, wszystkie ręce w górę. Wszyscy tworzą hałas i dopis. 3-2-1. Mamy pokazać, że jest nam gorąco, że walczymy z upałem. Co byście proponowali? W jaki sposób możemy okazać to, że jest nam gorąco? Pomachajcie łapkami. Prawo, lewo, prawo, lewo. Zróbmy trochę wiatru. Tak Jaworzno walczy z upałem. No i pewnie pokażemy to w kronice wyścigu Tour de Pologne. Na starcie z nami Telewizja Polska, a my jesteśmy dzisiaj w Jaworznie. Na starcie etapu, który liczy 161 km. Czesław Lang, jeszcze fotografie, ale już samochód dyrektora wyścigu przygotowany. Przygotowany, stojący w cieniu. 161 km. Witamy Jaworzno! Tour de Pologne pozdrawia wszystkich z Jaworzna, a Jaworzno pozdrawia Tour de Pologne! 3, 2, 1!
To jest Bart de Klerk, zwycięzca etapu Zakopanem. On lubi góry, kto wie, co dzisiaj pokaże nam Lotto Soudal. Zobaczymy, w pierwszym rzędzie, na starcie, koszulka Lotto, Adrian Kurek, koszulka Tauron, Martin Kaiser, koszulka Carrefour, Danny Van Poppel i koszulka Hyundai, Peter Sagan. Oto liderzy klasyfikacji wyścigu Tour de Pologne, a my jesteśmy na kilka chwil przed startem dzisiejszego etapu. Pistolet startowy do pana Pawła Silberta powinien trafić, do prezydenta miasta Jaworzno. Cuatro minutos, tres minutos de la partida. Three minutes to start, 3 minuty do startu. Trzy minuty do startu. Grzegorz Oleksiak wystąpi w roli honorowego startera wyścigu Tour de Pologne na starcie w Jaworznie. A zatem Grzegorzu, jako prawdziwemu golarzowi, rowerzyście, przysługuje. Darek! Gdzie jest bramka? Two minutes to start. Było minuta zdała partida, 2 minuty do startu. Ostatnie sekundy przed startem trzeciego etapu 74. Tour de Pologne. W pierwszej linii peletonu Peter Sagan, Danny Van Poppel, Adrian Kurek, Martin Kaiser. 1 minute to start, 1 minuta do startu. Czy Jaworzno pomoże nam w odliczaniu i wypuszczeniu peletonu? Kochani, odliczamy od 10 do 1, na razie szykujemy gardła na 3, 2, 1, wielki doping. 3, 2, 1! Podoba się sobie to. Dobrze, dobrze, trochu więcej. Trochu więcej, mówi Saga, a zatem 3, 2, 1! Teraz jest dobrze, ale to musi Peter powiedzieć. Zobaczymy jutro. Powodzenia na etapie. Panie i panowie, ostatnie chwile przed startem. Jak będzie 10 sekund, odliczamy. Grzegorz Oleksiak w roli honorowego startera. Grzegorz, ja już uczyłem. Panie i panowie, odliczamy. 10! 9! 8! 7! 6! Głośniej! 5! 4! 3! 2! 1! Go! Poszli! Michał Gołasz. 152 zawodników na trasie dzisiejszego etapu. Bob Jungels teraz. Nie rozchodzimy się, kochani, bo kolarze za momencik tutaj wrócą. Alan Montier, lekarz wyścigu. No, a my jesteśmy ciągle w Jaworznie i stąd nie odchodzimy, bo za momencik kolarze przejadą jeszcze raz, a wtedy te grzechotki będą grzechotać. Pokażcie nam, jak głośno potraficie to robić. Może to sprawi, że trochę cienia zrobimy, albo troszeczkę chmurek napędzimy. Jaworzno na starcie trzeciego etapu. Mieszkańcy Jaworzna, turyści, goście, na przede wszystkim kibice. Gdzie jest Jaworzno?
Kochani, zrobimy teraz takie przyjęcie na wyjazd z Jaworzna, jakiego jeszcze w żadnym miejscu nie mieli. Jak tylko zobaczycie samochody prowadzące, jak zobaczycie zawodników, to bardzo proszę o to, żeby przekazać im maksymalną dawkę swojej energii, tak żeby ich doniosła do cyrku, do Orlego Gniazda, gdzie za około 4 godziny będziemy mieli finisz. Proszę oglądać telewizję polską, transmisja bezpośrednia na antenie jedynki rozpoczyna się o godzinie 17.25. W studiu komentować będą i Piotr Sosyjski, Bartosz Kuzarski, Maciej Kuzajewski, ale także Bogusław Stolecki, Sebastian Szczęsny na motocyklu. Telewizja Polska jest z nami, będziemy to również pokazywać na antenie Eurosportu i podawać sygnał do ponad 130 krajów na świecie. A na antenie TVP Sport ruszamy już po godzinie 14.25. Telewizyjna jedynka, bezpośrednia transmisja z dzisiejszego etapu od godziny 17.25. Prosimy nas oglądać, a jeśli ktoś może, no to zapraszamy do cyrku. Jutro startujemy w Zawierciu, a finiszujemy w Zabrzu. Najdłuższy etap, 238 km. Tymczasem za chwileczkę zobaczymy zawodników przejeżdżających wokół rynku w Jaworznie i wyjeżdżających na trasę. Za zawodnikami pojadą wozy techniczne. Teraz mamy taki bardzo honorowy przejazd. Prosimy o ostrożność w strefie mety, bo zawodnicy za chwileczkę pojawią się ponownie na rynku w Jaworznie. No a my dziękujemy za tak gorące przyjęcie wszystkim z Jaworzna, tym, którzy byli razem z nami na starcie dzisiejszego etapu. To jest wyścig Tour de Pologne. I już ich widać. Już za chwileczkę będą z nami ponownie, a wtedy przygotujemy im wielkie powitanie, a zarazem wielkie pożegnanie. Te grzechotki za grzechotą. Wasze gardła będą pracować, bumbumki będą pracować. Przekazujemy im swoją energię, tak jak powiedział Peter Sagan przed chwilą. Jeszcze głośniej można, można jeszcze głośniej. Tak więc, kochani, czekamy na waszą energię dla zawodników. Dzisiaj upały, dzisiaj gorąco, oni wypiją po 10, 12, niektórzy nawet więcej bilonów wody, izotoników i tego wszystkiego, co przytrzymuje ich przy kierownicy. Mamy już wozy prowadzące, a zatem za chwileczkę zobaczymy cały peleton na rynku w Jaworznie. Po raz drugi dzisiaj i po raz ostatni zawodnicy już wyjadą na trasę w kierunku cyrku. Pozdrowienia dla policji, która nam pomaga, zabezpiecza trasę. Bez nich realizacja takiego wydarzenia jak wyścig kolarski Tour de Pologne byłaby niemożliwa. Czekamy zatem na peleton 152 kolarzy. Przejazd honorowy, no a potem chwilę później start ostry i odpalenie bomby, jak mówi Rafał Majka. To jest motocykle zabezpieczające. Kolejny radiowóz policyjny. I Jaworzno będzie żegnać peleton 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Pozdrawiamy zawodników. Pozdrawiamy Jaworzno. Jest Alan Moffer. Za chwileczkę będzie za momencik Czesław Lang. Oto Czesław Lang i cały peleton. To jest samochody kolumny wyścigu, peleton na trasie. Panie i panowie, dziękujemy. Ja wiem, że Jaworzno nie kończy dzisiejszych przygód, dzisiejszych animacji. Wiem, że tutaj będą się działy również inne rzeczy, tak więc cieszymy.